Kolejna sprawa. Ustalenie kierunku działania dla prezydenta miasta w sprawie nawiązania współpracy między Krakowem a Umaty. Projekt grupy radnych, druk 1394. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, zwracam się z prośbą o wsparcie takiej inicjatywy, jaką jest skierowanie do prezydenta, aby podjął decyzję i o nawiązaniu współpracy między Krakowem a Umaty. Zaznaczam, nie pisze się Auma kreska Aty, tylko Umaty, bo tutaj próbowano mi zwracać uwagę, więc jest to miasto bardzo historyczne, bardzo znane. I będąc niedawno z delegacją zagraniczną w Umacie, z taką grupą biznesmenów, którzy promują miasto Kraków i którzy chcą nawiązać współpracę biznesową również z Umatą i Astaną, spotkaliśmy się z przewodniczącym, tam jest sekretarz Dumy, i przekazałem list intencyjny w imieniu przewodniczącego naszego miasta Krakowa, również z prezydentem miasta, gdzie otrzymał list intencyjny od prezydenta o nawiązaniu współpracy. Dlatego byłbym wdzięczny, jeśli by państwo chętnie zagłosowali za podpisaniem takiej uchwały kierunkowej. Powiem tylko tyle, że pan prezydent miasta Krakowa już był zaproszony, ale nie przybył na uroczystości do Umaty i podpisania tego porozumienia ze względów jemu znanych, zdrowotnych. Więc teraz wypadało, żebyśmy my zaprosili do Krakowa. Jest to miasto bardzo znane i historyczne, posiadające 12 uczelni, wyższych uczelni. Bardzo chętnie chcą nawiązać z nami współpracę. Ja tu państwu napisałem, pod jakim względem. Pan przewodniczący wyraził się bardzo pozytywnie o tym, że jest zainteresowany. Jest to miasto troszeczkę jakby za nami, jeśli chodzi o edukację, o infrastrukturę, o sport i turystykę, prawa społeczne, a przede wszystkim innowacje. I tutaj bardzo interesuje ich park kulturowy, park i wszelkiego rodzaju inicjatywy, które dzisiaj myśmy już od dawna przyjęli. Więc prosiłbym bardzo, abyście państwo zagłosowali za tą inicjatywą. Będziemy mogli spokojnie im pokazać to, co już myśmy zrobili, bo jednak komunikacja u nich tak samo kuleje, a u nas w jakiś sposób już jest ta komunikacja bardziej nowoczesna. Więc będzie nam miło ich gościć w Krakowie, a myślę, że i my pojedziemy tam i zobaczycie państwo, jakie to wspaniałe miasto. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie została złożona poprawka, która została potem przejęta autopoprawką. Tak, ja tylko powiem, że autopoprawkę, bo rzeczywiście w punkcie pierwszym rozwój i innowacje, a tu chodzi o wszelkiego rodzaju innowacja, więc ogonek, jak mi tu Todzia powiedziała, za dużo o jeden ogonek, więc przepraszam, jeśli tych ogonków jest za dużo. Ważny jest, jak powiedziałaś, że ważny jest ogonek, ale tu chodzi o innowacje wszelkiego rodzaju. No i tutaj zapomniałem dopisać w punkcie i rzeczywiście dziękuję pani doktor, że zapomniałem również o wpisaniu, żeby również przedstawić zdrowie i nasze szpitale wspaniałe, pokazać im, że u nas jest o wiele, wiele lepiej. Ja tylko państwu przedstawię tego przewodniczącego, którego gościłem i który będzie podpisywał w ramach... Bardzo proszę, to jest przewodniczący, on jest sekretarzem, nie ma przewodniczącego, jest sekretarz Dumy. W randze przewodniczącego, tak jak u nas. Także będzie nam miło ich gościć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych... O, widzę. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie czytania. Informuję, że mamy poprawkę, która została przyjęta przez autopoprawkę i ta autopoprawka została złożona w terminie statutowym. Głosowanie w bloku głosowań.